2023 już prawie za nami. Życzę Ci wszystkiego dobrego na ten nadchodzący moment pauzy świątecznej. To też taki moment refleksji, snucia planów na kolejne lata. Zachęcam Cię do tego, aby się zatrzymać, wyciągnąć wnioski z tego, co działo się w tym roku i popatrzeć na ten przyszły z jeszcze większym uśmiechem na twarzy. Podpowiadam Ci takie swoje sprawdzone praktyki, jak sprawiać, że czasami nawet takie momenty, kiedy wydawać by się mogło, możemy sobie pomarudzić, zamienić na taki moment, kiedy czujemy wdzięczność za to, co było. Ja bardzo często korzystam po prostu z komórki. Lubię sobie scrollować zdjęcia z danego roku. Te zdjęcia uświadamiają mi, że no najczęściej sięgamy po ten aparat w momentach, kiedy dzieje się coś wzruszającego, pięknego, takiego, co chcemy złapać, chcemy zatrzymać na dłużej. Zachęcam Cię do tego, żeby pod koniec roku usiąść sobie, poprzeglądać te zdjęcia, a na pewno zobaczysz, że tych chwil w tym mijającym roku, świetnych, napawających dumą, takim poczuciem szczęścia i wdzięczności, było naprawdę, naprawdę dużo. I tego Ci życzę, tego, aby usiąść z takim zadowoleniem, spojrzeć na ten mijający rok, z takim poczuciem spełnienia, popatrzeć na to, co było, jednocześnie wyciągnąć wnioski, naładować baterie i stwierdzić: okej, już wiem, co w przyszłym roku chcę powtarzać, czego chcę więcej, a czego absolutnie powielać nie chcę. Zachęcam Cię też na spotkanie. Ja co roku robię takie spotkanie pod koniec roku, gdzie zaglądamy za kurtynkę oplotki.pl, dzielę się tym, co dzieje się u mnie prywatnie i biznesowo, jakie wnioski wyciągam dla siebie i w jaki sposób planuję przyszły rok. To świetna okazja, żeby spotkać się z innymi przedsiębiorczymi duszami, networkingować, opowiedzieć o swojej działalności, może też podzielić się swoim wnioskiem z takiego roboczego podsumowania roku. Te spotkania bardzo mocno ładują. Nawet jeżeli nie możesz w nim wziąć udział, to pamiętaj, że życzę Ci wszystkiego dobrego i ślę w Twoim kierunku ogrom szczęścia, ogrom sił i ogrom takiego poczucia wdzięczności za to, że jesteś, za to, że oglądasz, że po drugiej stronie jest ktoś, dla kogo warto prowadzić ten biznes i dla kogo warto to wszystko robić. Ja czuję się wielką szczęściarą teraz na koniec tego 2023 roku. Jestem pełna dumy za to, co dzieje się w Oplotki, za niesamowity zespół, niesamowite osoby, które wspierają tą działalność. Za to, co dzieje się na bieżąco, z tygodnia na tydzień, za nasze warsztaty rękodzieła bezpłatne, do których oczywiście Cię zapraszam. Zaglądaj, może w tym momencie świątecznego rozprężenia skorzystasz z którychś świątecznych lub nieświątecznych tutoriali różnych technik rękodzieła i uda mi się zarazić Cię pozytywnym bakcylem rękodzieła. Może to jest czas, kiedy nadrabiasz jakieś biznesowe zaległości. Korzystaj pełnymi garściami z tego, co udostępniamy tutaj dla Ciebie. Na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, od niedawna też na TikToku, również na LinkedInie i prywatnie u mnie jako Agnieszka Gaczkowska i oplotkowo. Zachęcam Cię, aby pozostać z nami w kontakcie, odzywać się, pochwalić się swoim rękodziełem i oczywiście puszczać tego pozytywnego bakcyla rękodzieła dalej w świat. Życzę Ci odpoczynku, spokoju i takiego wewnętrznego poczucia, że wszystko jest na swoim miejscu. Do siego 2024 i spełnionej końcówki 2023 roku oraz świąt w takiej atmosferze spokoju i bycia z najbliższymi. Do zobaczenia w przyszłym roku.